Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felicjan i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Hitmana. Teraz będziemy musieli zabić dwóch doktorków, którzy są odpowiedzialni za jakieś tam nielegalne badania, coś takiego chyba. I nie wiem dokładnie jak to uzasadni, jak to ten nazwać. Ale w każdym razie... Wow! Przyglądają się już mi. Kurde, nie to dałem. Nie to miałem zrobić. Tutaj punkt kontrolny. Chciałem go zabić po cichaczu, ale dobra, może nie robimy tego w taki sposób. Tylko postarajmy się go tam po cichu jakoś usunąć, ponieważ on przeszkadza mi tak naprawdę w cichym, no może mniej lub bardziej cichym zamordowaniu po prostu jednego z doktorów. Cóż, jeżeli będziecie widzieli gdzieś tam na górze wynik jakiś, to od razu przyznam się wam, że chciałem sobie tak się pobawić nieco i po prostu na tanka wszedłem sobie tutaj tam na dół. No i rozwaliłem wszystkich i przy okazji rozwaliłem tych dwóch doktorków, ale ten wynik nie jest dla mnie satysfakcjonujący. Dlatego też sobie przechodzę teraz normalnie z wami. Dobra, to było takie tylko dla zabawy, ale no kurde, szybciej niech się ładuje. Tak mówię, że teraz chciałbym to z wami przejść, ale to już tak na poważnie, nie także dla zabawy jedynie. Tylko chciałbym to tak jak najbardziej profesjonalnie przejść. To podejrzane. Kurde, myślałem, że to... Tak go skasuje. Czyli też nie jest zbyt mądry pomysł. A jakbym tak... Bo to, mógłbym to wtedy tak szybko zrobić. Fakt, że poszukiwania by wtedy były od razu wszczęte. Ale sposób, w jaki bym go już wyeliminował, byłby... Cóż, bardzo skuteczny. I co za tym idzie... Nikt by nie miał do mnie wątów żadnych. To jest najlepszy pomysł na to, żeby po prostu wymordować ich od razu. Znaczy tego gościa, który idzie, tego doktora i tego jednego jeszcze typa, bo chociaż on się tak naprawdę rozglądał, nie widział skąd był oddawany strzał, więc może wystarczy, że tego jednego zabije. Dobra, zaraz zobaczymy. Jeżeli nie, no to po prostu zrobimy jakąś tam misję po cichu. Teraz chciałbym po prostu wypróbować jakieś tam alternatywne metody, żeby zbyt długo się nie męczyć z tą misją. I tak jak mówię, alternatywa może nam troszeczkę ułatwić zadanie, niż się utrudnić. Podejrzana sprawa. Nie wiem, ale czuję, że coś tu... Dobra. Są podejrzliwi w stosunku do mnie, ale nie widzę skąd upadły strzały, tak? Tylko się rozglądają. Wiem, że mnie słyszysz, ty pieprzony morderco. I tam jest drugi z doktorów chyba, a może to jest tylko zwykły. Zwykły doktor. Cię trapi, co powiedział doktor Valentine, słuchaj, zapomnij o tym. Kubek, weźmiemy kubek do kawy. Tacy bywają geniusze. Zaraz jakieś wyjście. O, i zobaczcie. Tak naprawdę trafiłem jak mi się jak ślepej kurze ziarno to przejście na dół. Tutaj... Pan Dexter też był. Tak, osobiście. Gadał długo z jajogłowymi. Nigdy nie widział. Tego obezwodnimy. Schowam go do tej szafy? Nie. Niestety nie. Nie uda nam się tego zrobić. Tu też żadnej szafy nie ma. Gdzie tu jest najbliższy śmietnik? Gdzie tu by było na Bogu schować? Zaraz, spróbujmy go wyżej schować. Bo to jest...
Cóż. Zawsze jakieś ryzyko, że jednak to ciało zostanie wykryte. Myślałem, że możemy cofać się do tej szafki, ale niestety nie za bardzo. Rzucimy je sobie może... o Jezus, jak to ciało lata. Rzucimy je tutaj. Dalej już chyba nie będzie trzeba tego rzucać. Nie, gaśnicy nie potrzebuję. I ci nie sobie tutaj robią te wyładowania elektronowe, czy co oni tam robią? O nie. Nie chcę, żeby ten typ się tutaj do mnie przyfurał. Dobra, on się tutaj... Ja się nim podejrzanie zachowuje, czy coś? A, on tutaj idzie, okej. Okay. Tu gitara. Czy nie gitara, ale... Powiedzmy, że gitara. Za dużo dziwnych rzeczy ma tu miejsce. Wyczuwam kreta. To właśnie robię. Odezwę się bez odbioru. Ale go zamordujemy. No to zamordujemy, udusimy. Obezwładnimy właściwie. Dobra, idzie do góry. No jak? Dobra. Kurde, znaleźli te zwłoki. Dobra, ja stąd zwiewam od razu. No zaraz się też podejrzy... No nie jakieś. Ale trudno. F, o! Jakiś kod bezpieczeństwa znalazłem, coś takiego. Cóż, co z tym możemy zrobić? Aktywuję. Tu jakieś badania nad Sanchezem, tym wielkim bydlakiem, którego żeśmy widzieli już wcześniej, z którym Hickman nie dał niestety rady sobie powalczyć. Pewnych strzykawek nie będę używał. Nic z tych rzeczy. Kurde, oni się na mnie lampią. To jedno, ale tutaj mamy młodą dziewczynę. Komuś będzie jej brakować. Dobra, jakby tylko gościa załatwić po cichu, ale z sensem. Słuchaj, nie możemy tak bezczynnie patrzeć, jak eksperymentują na dzieciach. Myślał, że to fabryka lizaków? Kurde, nie mam... Nie mam nic, czym bym mógł rzucić. Wiedziałeś, na co się piszesz, więc teraz nie jedz. Jeszcze nigdy nie widziałem takich wyników jak u nas. Przepraszam, ale... Dobra. Nic nie widzą, tak? Co oni gadają? Nikt mnie tu nie widział. Wysuń most. Aaaa? Chyba mi się udało. Fuck! Chyba jednak nie do końca nam się to uda. Fok, 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 fok. Dobra, jeszcze raz to spróbujemy zrobić. Ale wiem już na pewno, że to w taki sposób można zrobić, tylko... Cóż. Trzeba to zrobić jeszcze bardziej cichy sposób, jeszcze bardziej dyskretny sposób. No mówię, to trzeba uważać na tych gości tutaj, bo naprawdę w tej chwili... zdradził mnie tylko jeden ruch. Jeden ruch i
Centralnie zobaczyli to po prostu ludzie. Znaczy ci... No zbytni... to są ofiary... Znaczy to są cywile. Tak naprawdę. Ci doktorzy to są cywile. Tylko... cele, które mam pozabijać... No i ewentualnie strażnicy są osobami nieuznawanymi za cywilne. Boże, język mi się plącze. Szybciej się ładuj, no co jest? Wiem, że jest nowy punkt kontrolny i w ogóle, ale... Czemu mi się to tak ładuje bardzo powoli? Idziemy tędy. Tak, most podniesiony. Można przenosić ładunek. Jasne. Z ciekawką możemy to zrobić. I to nie byłby zły pomysł. Mówię ci, zarząd przegina. Śpuny i to jest dobre. Jedno, ale tutaj mamy młodą. Tylko zaraz, on jest tam. Będzie jej brakować. On teraz idzie do góry? No, dobra. Nie, on tam stoi. Kurde. Nie. Dobra, zrobimy to w bardzo cichy sposób. Teraz bez żadnych problemów. Nie wysuń most. To nie będzie chyba podejrzane, prawda? Jeżeli zrobię coś takiego. Należone ciało, więc teraz oni będą latać jak kot z pęcherzem i będą szukali w tej chwili, cóż, jakiegoś podejrzanego, ale to już na pewno nie będzie dotyczyło mnie, bo już wysunąłem most i zrobiłem wszystko po cichaczu. Oni będą szukać w tamtą stronę, a ja już idę sobie dalej. Będę szedł powoli, by oni nie wzbudzili jakichś podejrzeń, znaczy ja, żebym nie wzbudził jakichś podejrzeń. Otwórz. A to co? Otwórz nagranie doktora Ashforda. Victoria. Zaraz, coś mi tu pokazuje, żeby sabotować to. Wygląda pozornie na zwykłą nastolatkę, ale wyniki pierwszych testów okazały się niecodzienne. I to też. Sprawdź wynik. No i mogę już. A? No i proszę, wyniki badań zostały również zniszczone. Następny. Ani razu mi nie zauważyli tak naprawdę. Ładnie, 163 tysiące otrzymałem. Sporo zrobione. Dobra, kontynuujemy poziom. Zobaczymy co teraz. Gotowi na walkę! Dobrze się bawicie! Mamy dla was dzisiaj wielką walkę finałową! Nasz ukochany Bekemo! Dobra, przepraszam was ewentualnie z jakieś tam postaci drugoplanowe podczas nagrywania, ale to już nie był niestety mój. Nie mówi. Goddammit, jak to się nazywa? Już to przerabiałem. Nie mówi. No ja swoją zgubiłem w zeszłym tygodniu. Nie moja wina, o, dobra, gadamy, przynajmniej się jakieś słowa zapominałem, to tamto. Teraz mógłbym się przebrać za... trenera tego tutaj.
A bo za tego gościa, który tutaj bije, tylko musiałbym odwrócić uwagę kilku osobników. Niech tylko ktoś przyjdzie. I będziemy po kolei kasować. Tylko że szkoda, że oni idą wszyscy w jednym kierunku. Wiem, że w tej chwili... O! Jest coś? Nie. Kurde. Kurde, oni tu we trzech chodzą. Dobra, musimy jakoś rozgarnąć, w jaki sposób mogę tutaj cokolwiek działać. Dobra, weźmy ten klucz. No ja swoją zgubiłem ze... Kurde! Zastrzelę cię jak będę. Dobra, czyli nie warto jednak tutaj tak się zakradać. Muszę zrobić to po cichu. Tylko nawet nie mam czym rzucić. Takie coś też chyba nie ma sensu, nie? Top. Wejdę sobie tu do środka i poczekam. Już na razie jeszcze się nie rozchodzą. A tędy mogę przejść. Chyba nie? Czy nie mogę? Będę mógł gdzieś wejść. No nie, nie wiem. Tędy też nie wejdę. Będę szukać... Wow. Misia jakiegoś będę szukać. Ja bym chciał... coś znaleźć. Znaczy znaleźć. Ja bym chciał pozbyć się jednego chociaż strażnika. Bo pozbywając się innego strażnika, cóż, tak naprawdę, to będziemy go strój i będzie łatwiej dostać się tam bliższe regiony. On tam jest. Przeszukuje coś. Ubiedy, jakby oni się nie patrzyli w jednym kierunku, ale niestety oni coś tutaj razem rozkminiają. Dobra, ten się patrzy w tą stronę w tej chwili. I mógłbym w sumie dorwać tamtego trzeciego, ale... No nie wiem, czy to się by udało. Wolę nie ryzykować. Dobra. Udało mi się uniknąć wykrycia. Ale co mi to dało? Do końca to ja nie wiem. No serio? Nie, to nie ma sensu. Coś takiego nie ma na pewno sensu. Czyli takich nie zabiję. Kurde. Ale tu będą mógł... A, bo oni tędy będą też szli. Dobra, czyli z tej strony będzie lepiej. Dobra, już wiem, że najprawdopodobniej muszę przejść kawałek. Skradając się po prostu. Próbując się tak naprawdę gdzieś ukryć, będziemy w stanie kontrolować wszystko. Nie mogę niestety... w żaden możliwy sposób bezpiecznie przejść w tym garniaku, więc no mówię, musimy trochę się poskradać, trochę tam pozabijać osób, znaczy po unieszkodliwiać, nie pozabijać, nie lubię zabijać tutaj, tak jak nie muszę, to nie zabijam,
Więc no, poczekajmy sobie chwilę, aż się napiję. Przyjdą w Tom. Jest Tom, tak? I... Możesz ty. Ale wolę się tam schować z powrotem. Schowajmy się z powrotem. O, już poszli, dobra. Myślałem, że będę miał pecha. No i dalej chodzą za sobą. Pewnie 5 minut nie umiem bez ciebie wytrzymać. Okej. Okay. To musimy szybko bardzo robić. Dobra, mamy już sobie jedno ciało. Co tam jest? Baza zna... Kurde! O, czyli jakbym tutaj od razu przeszedł. Tylko to nie wiem, czy to się tak da od razu po cichu, żeby oni nie widzieli. Może się da? Przecież tutaj widzieli nawet to, jak... No, lekko. Lekko widzieli, ale nie wszystko. Jestem tu za oponą. Dobra, spróbujmy po cichutku zająć się tym oto facetem, który stoi tutaj. Nie ma. Dobra. Te przebranie. Bardziej mi przebranie interesuje. Tam jest pojemnik na schowanie ciała. Szkoda, że się nie udało tego zrobić tak dosłownie, po cichu. Ale już tyle punktów ujemnych to mogę jeszcze mieć. Ważne, żeby we mnie nie strzelali, ani nic. No tu jest przebranie tak naprawdę. O, do wody. No już jesteśmy na zero. Tego misia moglibyśmy znaleźć, tego co on go zgubił. O, karta dostępu. Zgubiono, znaleziono. To jest jakaś kaczuszka. Nie, ta kaczuszka nas nie interesuje. Teren prywatny. Oni się by już mogli stąd pójść. Idźcie stąd, bo mi przeszkadzacie. Tutaj niby coś. Oni sobie niby chodzą, ale... Niezbyt wiele nam tutaj dodaje. Ale tego mogliby... Betty dzwonił. Mogę sobie tego też schować. Szkoda, że tam się tam nie udało ostatnio tego zrobić tak po cichu, jak ja chciałem. Gdybym mógł sobie wejść i mógłbym go zaatakować z innej strony. Dobra, pozbędziemy się ciała. Im mniej ochroniarzy, tym lepiej. Tym mniej nam sypią. A biorę ten karabin przecież.
Do czego zawsze karabin się przyda. Ale jak już tu mamy na pistoletam. Na pistoletach. I teraz ewentualnie to wyłącz generator. I możemy sabotować. Jeden już tu przyjdzie zaraz. Przyjdzie inżynier, tak? Potem ich powytykujemy po kolei. Masakra, no można się z tym pieprzyć cały. No można, ale nie trzeba. Na szczęście nikt nic nie słyszy. Może możemy się przerać? Możemy. Pozbędę się. Jeszcze... rewolwer Mustang, ale tego pistoletu akurat nie chcę. Tu by się też przydało... Fuck. Fuck, fuck, fuck. Czyli muszę wszystko od początku robić. A tak samo mógł umnąć od niego misia. I on by wtedy miał problemy. O, to jest bardzo dobry pomysł. To muszę wszystko od początku robić. Właśnie tamtego. Teraz tak, o, jakbyśmy poszli. Dobra, kasowałem go po cichu. Tak to by stawiał opór. Wow, zdolne wybuchowe materiały, ale to mi nie jest potrzebne też. Te. Okej. Pozbywamy się tak. Już obczaiłem patent, jak to zrobić. Tylko tych dwóch teraz trzeba było się pozbyć, nie? Tu jest ta karta dostępu cała. Jak tych dwóch tam pójdzie, się porozglądać po boku, to ja wtedy dopiero mogę się wziąć za ich usuwanie. Klej oczywiście. Oni idą Betty dzwoniła koło siebie. Tak, oni szukają tą... szukają tą karty. Szukają karty. Ale nie mogą mnie znaleźć, bo ja już ją znalazłem. Fajnie było jakby... Poszedł. Teraz tego się pozbędziemy. I teraz jeszcze tego. Dobrze, spokojnie. Jak wszystkich, to wszystkich. No i się pozbywamy wszystkich. I teraz będziemy zerowe problemy tak naprawdę z ochroniarzami. Do tego jeszcze pozbędziemy się. Chowając jego ciało, jeszcze dowody sobie weźmiemy i będziemy mieli punkty na plusie. A jeszcze ewentualnie tego misia trzeba będzie zajmować. Misia zajmiemy na pewno. Bo cóż, ten z tego co wnioskowałem, to osobnik o imieniu Patriota, znaczy o przezwisku właściwie Patriota, strasznie wierzy w gusła. I to jest jego szczęśliwy miś. Jeżeli go zajmiemy, to prawdopodobnie
się jakoś obrazić, no nie wiem, nie będzie chciał walczyć, coś takiego. A zaraz się przekonamy, czy to jest prawda. Chodź, 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 no. Shit! No co to było? A z tym jak wyjdę? Co tu się dzieje? Shit, jak nie ten, to ten. Masz przeciwko. Umieją się bronić. Nie jestem podejrzany wcale, nie? Podejrzany, nie? Dobra, nie będę już. I teraz możemy już sobie zjeść spokojnie, bo mi się nie chce tak jeszcze raz tego robić. No ja naprawdę zrobiłem tak jak ostatnia lama, ale... Olać. Ważne, że zrobiłem. No weapons beyond this point. Dobra, trzeba będzie oddać wszystkie bronie. Jej, a to najwyżej to poprawię. Ty, już mnie się ze mną śmieją? Że pedała mnie wyzywają, czy coś takiego? Wow, już kolejnego znoszą z parkietu. Ole mięsa, dobra, jeszcze sobie przejdziemy to. Sunset. Mięso trzeba zbić. No, panie Sanchez. Szykuję się troszeczkę do panie, tak? Stej. Wow, co tam szybko robisz? Ku. No, no jak? Ah, udało się. Stoj. Ku. Dobra, udało się jakoś to zrobić. Trochę go pobiliśmy. Trochę nam się życie przy okazji odnowiło. Pamiętasz mnie? Może jest ty mordę. Jak on to fajnie powiedział. Oła. Gdzie ona jest? Dobra, będzie po ręce. Nawet na pewno będzie po ręce. Hitman pokazuje, że ma jaja tak naprawdę. Dobra, pobijemy go jeszcze trochę, czy jak? To już koniec tej bijatyki. No cóż, tak jak się domyślałem, czas go zabić. Pasja. O Jezu, nie ten przycisk. Nigdy nie czytam, kto za przycisk.
Uuu! Ale po czole dostał. Uff. Ale kup! Jak mu ładnie skręcił kark. Dobra, zniszczyłem go. Możemy stąd wyjść. I tu jest jeszcze przy okazji status cichego zabójcy przez to. Dobra, dawaj moje rzeczy. Obszar opuścić mogę. Już. No i dobra. Ale co się stanie dalej, dowiecie się w kolejnym odcinku, tylko żegnam się teraz z wami. Na razie.